Witam wszystkich serdecznie, tutaj SCT StarCraft i tym razem gram przeciwko Złotemu Protosowi, mój cykl 10-20, przepraszam, przegranych od początku sezonu jest po prostu świetny. No i tak oto, jestem zmaczowany z graczem po prostu, o mój Boże. Ale z drugiej strony może właśnie będzie awansowany i dopiero zaczął. Nieważne, generalnie ciężko jest, smutno mi po prostu pomyśleć, jak bardzo ostatnio daje ciała. No spoko, shit happens. Było GLHF, było GLHF, więc szansa na jakiegoś śmierdziela od razu zmalała. To jest znowuż dziwna mapa, czteroosobowa, całkiem fajna ze względu na to coś tutaj. Jest taki przyjemny akcencik, mi się to podoba. Można tutaj ustawić jednostki i w szczególności terran. Jak tu ustawić czytanki, to daje naprawdę dużą strategiczną przewagę. No i oczywiście jest to wielka mapa. Ale przeciwko Protosowi nie robi to wielkiej różnicy, czy jest wielka, czy nie. I tak są Warpgate'y, więc i tak być może zobaczę jakiegoś Forgate'a. O mój Boże, jak ja mogłem się nie obronić przed tym Forgate'em ostatnio? Po prostu to trochę przerażające. Ale zdarza się. No i spróbujemy znowu to samo, w sensie Stargate'ik. Nie do końca wiem, w jaki sposób ta Stargate'owa taktyka ma się bronić przed prawdziwym 100% Forgate'em. Bo dobry Forgate wchodzi na tyle wcześnie, że te dwa Sentry i dwa Zeloty, które ja mam zgodnie z tym Builderem, to mogą sobie po prostu pomajtać, ale spoko. Wiecie skąd jest tekst, mogą sobie pomajtać? Czy ktoś wie? Czy ktoś w ogóle mnie słucha? Jeśli wiesz skąd jest tekst, możesz sobie pomajtać, to napisz w komentarzu. No jest znowu Forgate, no jeden gate, chyba że gdzieś jakiś kanon jest albo coś, nie wiem, ale no już dwa pylony, nie, niemożliwe, żeby to był ten. Kurczę, ile razy można grać Forgate'a? A nie, no nie, kurczę, to ja już nie rozumiem. Późny gaz. Czyli nie będzie to żaden dziwny, bardzo wczesny Stargate. No nie, Chronoboost jest na probkach. Może DT? A, to by było sensowne. Na szczęście Oracle ma... detekcję. Chyba nie widział tego Stargate'a. Dobra, Mothership Core się przyda. Mam nadzieję, że nie opóźni to bardzo mojego orakla. Tak, no i zaczynamy od Oracle, a potem prawdopodobnie będzie nie Oracle. I losowe rozkazy ataku w losowych miejscach, albowiem, bo ponieważ chcę znaleźć ewentualnego pylona. Oracle zostało zauważone, ale to nie jest jeszcze żadna strata, bo to w praktyce oznacza, że on po prostu będzie przygotowany. A wcale nie jest tak łatwo być przygotowanym na Oracle. Aha, Mothership Core.
Zobaczmy, ile tu jest stalkerów. Jeden stalker, dwa stalkery. Użyję go jako skauta. Mam te 60 tarczy. Może nie straczę. A! Jeden fake Phoenix. I Forge, no bo skoro on idzie w R, no to niestety trzeba być przygotowanym na... ataki. Aha, przesadziłem z tymi próbkami. Jest już Nexus, ale dopiero się zaczyna. Haha. Darmowy Mothership Core. Dużo stalkerów. O, to interesujące. Przydałby się zasięg dla nich. Przydałby się też Twilight Council ze względu na... Twilight Council oczywiście ze względu na charge'a. Ma też Feniksy, tylko że ich było mniej. A w pojedynkach Feniks przeciwko Feniksowi liczy się ilość. Obawiam się tylko, że ma trochę armię większą niż ja w tej chwili, co jest martwiące. Ciekawe jak stoi z detekcją. Trochę późno te gatey mam zrobione, szczerze mówiąc.
No, to jest po meczu. Kolejna przegrana, tym razem z Goldem. Jej! To by było na tyle. Dzięki za uwagę, pozdrawiam i do następnego.